jeden z bohaterów tego dzisiejszego spotkania, choć tak naprawdę cała drużyna była bohaterska, szczególnie w tej czwartej kwarcie. Po raz kolejny to zrobiliście, po raz kolejny niemożliwe stało się możliwe. Jak wy to robicie? Po prostu pokazujemy charakter, po prostu. Dla niektórych może to nie jest takie łatwe. Wydaje się, że dla nas to jest chleb powszedni, granie do końca, nie odpuszczanie. Oczywiście były momenty rozluźnienia w trakcie spotkania, ale po raz kolejny koszykówka okazała się sportem, gdzie nie ma bezpiecznej przewagi. Nasza determinacja, świetna obrona zespołowa i oczywiście sporo niecelnych rzutów przeciwnika, co też niejednokrotnie było z czystej pozycji, spowodowała, że potrafiliśmy dojść rywala. No i w konsekwencji przeskoczyć. Super, że się udało. No właśnie, jedyne co może waszych kibiców i was niepokoić, to te takie falowanie, bo w trzeciej kwarcie z kolei była taka zapaść kompletna po tym niecelnym wsadzie Almeidy. Chyba było 51-50 dla nas, a Iwan zebrał piłkę, nie trafił i się zrobiło 8-0 dla nich. No tak czasami bywa. Gra się seriami w koszykówce, nie od dziś. Rzadko kiedy spotyka się taki mecz, gdzie jest punkt za punkt, rywalizacja. Wiemy, że tu są piekielnie trudne warunki, specyficzna hala, kibice bardzo żywiołowo dopingujący, także nie ma momentu, w którym możemy odpuścić rywalowi i ta przewaga chyba 13 punktów po 3 kwartach to była przewaga za duża, nie powinniśmy dać sobie odskoczyć na tyle punktów. Ale mówię, jesteśmy drużyną, która już ten prywak nieraz pokazywała, że walczymy do końca. Także niech kibice nasi w nas nie wątpią, bo na pewno damy z siebie wszystko do ostatniej minuty. Masz rację, piekielne warunki, bo tutaj jest naprawdę gorąco, ale chyba nie to miałeś na myśli. Natomiast ja cię jeszcze zapytam o tą ostatnią akcję. Nie tą samą ostatnią akcję, tylko tą, którą broniliście po czasie Emila Rajkowicza. Podwojenia. Rywale się pogubili tam w pewnym momencie. Kostrzewski był sam pod koszem, nie zauważyli tego. Dobra obrona, ale też trochę szczęścia wam w tym pomogło. Szczęście w życiu ogólnie jest bardzo potrzebne, ale szczęściu trzeba umieć pomóc i my to zrobiliśmy. Doskonale wiedzieliśmy, że piłka trafi do Johnsona, staraliśmy się zrobić podwojenie tak, żeby Johnson tej się piłki pozbył. Wtedy ja zdecydowanie go odcinałem od podania, graliśmy 4 na 4 można powiedzieć, ale niestety dla nich Holt złapał piłkę w samym rogu boiska, gdzie jest to jest chyba najgorsze miejsce na boisku. Dopadli do niego Iwan i Q, którzy mają ogromny zasięg ramion. Nie było mu łatwo ani ich przekozłować, ani podać piłkę. No tak, zrobili stratę, ale my tą stratę jakby wymusiliśmy. Potem faulowali, bo wiadomo, była końcówka i obrona nie była ustawiona. Cieszę się, że tą ostatnią akcję, gdzie Johnson podawał do Mateusza, jeszcze udało nam się zatrzymać i wywozimy stąd arcyważne zwycięstwo. No właśnie, nie wiadomo czy jedno, czy dwa, bo teraz znowu odzyskaliście przewagę własnego parkietu i wydaje mi się, że to rywal będzie w tym czwartym meczu grał pod większą presją, bo jeśli oni ten mecz przegrają, to właściwie ich sytuacja będzie dramatyczna. Ich sytuacja będzie oczywiście, będą nad przepaścią, ale dopóki się nie osiągnie tych 4 zwycięstw, nie można być pewnym niczego. Wydaje mi się, że oba zespoły wyjdą z mocnym nastawieniem na zwycięstwo w tym kolejnym meczu. Pytanie, kto lepiej zniósł to fizycznie i teraz się zregeneruje, wyczyści głowy. My nie możemy popadać w kurę optymizm, a zapewne oni nie będą się zbytnio podłamywać. Tak, dlatego wychodzimy z oczywiście otwartą przyłbicą na kolejny mecz i walczymy o kolejne zwycięstwo. Chcielibyśmy wygrać tutaj dwukrotnie i potem wygrać u siebie, wiadomo, ale to nie będzie łatwa sprawa. Dziękuję bardzo. Na mokrą łapę.